Jutro w regionie nie zabraknie słońca, na termometrach zagoszczą przyjemne letnie wartości. Angelika Bednarska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na najnowsze informacje pogodowe. Aktualnie jesteśmy w zasięgu rozległego wyżu, którego centrum znajduje się nad Morzem Północnym. I to właśnie on sprawi, że ta dzisiejsza noc we wszystkich regionach upłynie z bardzo pogodnym niebem. O poranku najchłodniej będzie na wybrzeżu oraz na Podlasiu, gdzie termometry wskażą od 9 do zaledwie 11 stopni. Cieplej w centrum oraz w pasie południowym. Tutaj prognozujemy od 14 do 15. Z kolei jutro czeka nas ciąg dalszy słonecznej, wyżowej aury. Dopiero późnym popołudniem pogoda zacznie kaprysić, ale jedynie w pasie południowym. Na Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz w górach synoptycy prognozują wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz, a w wielu miejscach również niegroźne burze. W tej części kraju będzie też najcieplej, od 27 do nawet 30 stopni na Podkarpaciu, w centrum około 25, najchłodniej na północy. Od 20 do maksymalnie 24. A co w regionie? Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będzie bardzo pogodne niebo ze sporą ilością rozpogodni, to głównie w części wschodniej. Nad ranem termometry wskażą od 11 do 12 stopni. Jutro w województwie słońca nam nie zabraknie, a temperatura wzrośnie do nawet 27 stopni we Włocławku, w Toruniu, w Inowrocławiu oraz w Bydgoszczy. Biometr będzie korzystny, a ciśnienie powędruje w górę na barometrach 1011 hektopaskali. W weekend prognoza również przedstawia się dość optymistycznie, ale będzie nieco chłodniej. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.